Cześć wszystkim, witajcie serdecznie znowu po długiej przerwie. Ja jakoś tak ostatnio z tą regularnością nagrywania na YouTube u mnie kiepsko, ale mam nadzieję, że to wszystko się unormuje we wrześniu, kiedy ruszy przedszkole. Wiecie, te sprawy, także myślę, że będzie lepiej. A dzisiaj przychodzę do Was z takim luźnym filmem. Chciałam Wam opowiedzieć o jednej rzeczy, ale zanim to zrobię, to też pokażę Wam kilka rzeczy. Także zaczynamy najpierw od tego, co tutaj chciałam Wam pokazać, a później przejdziemy sobie na górę i tam Wam opowiem pewną historię roślinną. Jak zwykle u mnie nie mogło się obejść bez przemeblowania roślinnego, więc znowu coś tam poprzestawiałam. I tutaj postanowiłam postawić marantę. One, tak jak może niektórzy z Was kojarzą, stały w takim koszu wiklinowym. Wszystkie razem cenantę, tamaranta i maranta karczowana. Natomiast ostatnio zauważyłam, że jakoś tak wydaje mi się, że zaczęły ze sobą konkurować o przestrzeń, bo tam było dosyć ciasno. No i postanowiłam, że no nie będę ich męczyć, tylko je po prostu rozdzielę. No i na razie tę marantę tutaj postawiłam. Od góry jest taka łysa, więc w sumie tutaj nie jest duża przestrzeń między jedną a drugą półką, więc to jest na plus. Natomiast ja i tak ją będę chyba zagęszczała. Myślę, że za jakiś czas obetnę sobie ją tutaj, ten najdłuższy pęd, ukorzenię i dosadzę tam od góry. Myślę, że wtedy będzie wyglądała lepiej, najwyżej znajdę jej inne miejsce, ale ogólnie tutaj mi się podoba. Fajnie mi zgra razem z tym mikansem, bo są tak kolorystycznie w sumie zbliżone te rośliny. Amaranta karczowana trafiła tutaj na kwietnik. Na razie na próbę, bo być może okaże się, że tutaj jest dla niej za dużo słońca, szczególnie popołudniami, kiedy tym oknem grzeje najbardziej. Ale na razie sobie stoi, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, że sobie tutaj poradzi. Tu w kuchni postawiłam to cenantę, które wygląda najgorzej z tego koszyka, ale za to ma najwięcej nowych, młodych liści, które gdzieś tutaj od spodu się rozwijają naprawdę, naprawdę dużo, więc myślę, że ono sobie tutaj odżyje, będzie mu tutaj lepiej. Natomiast w koszu wylądowała teraz ta begonia, którą ostatnio kupiłam. Kurczę, wiecie, jak ona mi się podoba? Naprawdę, im dłużej ze mną jest, tym bardziej mi się podoba. Jest przepiękna. Wydaje mi się, że tutaj też wygląda spoko. Na początku postawiłam ją na górze, ale tam jest tak gorąco, że podłoże przesycha normalnie w 3 sekundy i ona następnego dnia, mimo że wcześniejszego dnia ją podlałam, już jej liście klapły. Jest tak rozłożysta, że naprawdę też musiałam znaleźć dla niej takie miejsce, żeby ona, wiecie, sama stała najlepiej solo, bo ciężko mi ją było gdzieś tam upchnąć między roślinami. Na półki się nie mieści, na parapety też za duża, na kwietnik ewentualnie jeszcze mogła stanąć, ale ostatecznie postawiłam ją tutaj i wydaje mi się, że na razie będzie tutaj stała, jest ok. No ale jest przepiękna, jest taka duża, taka rozłożysta, jeszcze nie przesadzona. Pisaliście mi, sporo osób mi doradzało, żeby ją przesadzić w bigos, że macie begonię w bigosie i że to się sprawdza. I ja to zrobię, tylko muszę znaleźć chwilę czasu, bo mam jeszcze do przesadzenia trzykrotkę, także myślę, że złapię te dwie rośliny po prostu na dwór kiedyś i je przesadzę, ale nic jej nie jest, rośnie pięknie. Usunęłam tylko te liście, które gdzieś tam z dołu, wiecie, takie były brzydkie, już widać było, że one nie odżyją, także po prostu je ucięłam, ale nic poza tym, nic więcej się z nią złego nie działo. No, tylko wymaga naprawdę regularnego podlewania. Dobra, słuchajcie, wdrapałam się na górę, chcę Wam tutaj też parę rzeczy pokazać. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze jest tu moim roślinom. Naprawdę rosną tutaj rewelacyjnie, dużo lepiej niż na dole. To mogę stwierdzić od razu, że rosną tutaj dużo lepiej niż na dole. Te liście rozwijają się szybciej, jest ich więcej. No i szczególnie filodendronom mam wrażenie, że tutaj się podoba. Ten rojo na przykład wypuścił teraz tego liścia, tutaj idzie nowy, także no słuchajcie, nie mogę narzekać, naprawdę pięknie tutaj rosną. Tutaj biała księżniczka też rozwija nowego liścia, to będzie pierwszy liść u mnie. I tutaj widzę, że w końcu jakieś ładne wybarwienie w miarę u Pink Princess, tutaj ten liść był prawie cały. Zobaczcie, tutaj ze 2-3 ciapki, a tak to nic się na nim nie działo, a ten będzie miał więcej różowego, także bardzo się cieszę. Nie pomagam, trzymam się na razie mojego postanowienia, nie pomagam w rozwijaniu się tych liści, nie dotykam ich, bo nie chcę poszarpać, żeby... Słuchajcie, próbuję kabel odplątać od mikrofonu. Dobra, żeby ich po prostu nie niszczyć. Tutaj też mam silverka, który też pięknie wypuścił liścia, któremu nie pomagałam, jest ładny, a ten zobaczcie tutaj urwany taki, bo oczywiście i tutaj coś tam, o nie ostrzy, bo oczywiście musiałam tutaj swoje
łapy pchać. A tutaj na dole widzę, że właśnie też jest problem z rozwinięciem jednego, ale tylko spryskuję. Przychodzę tutaj, no teraz przychodzę codziennie. Dlaczego codziennie, to za moment się dowiecie. I jeżeli mam tylko czas, to spryskuję wszystkie młode liście filodendronom, żeby właśnie było im łatwiej. Tutaj nawet, zobaczcie, grudnik ruszył, który na dole był taki mizerny, nie rósł, nic się nie działo. A teraz proszę, wypuszcza nowe listeczki, także jemu też tutaj jest dobrze. Choi jest tutaj dobrze, też wypuściła nowe liście, nowe przyrosty, nowe pędy ruszają, więc bardzo mnie to cieszy. I tutaj nawet ta, która nie wiem, co to w zasadzie jest za choja, bo nie przypomina mi tej zwykłej karnosy, którą mam na dole. Ten liść, który tutaj wyszedł, jest taki matowy i ma takie delikatne plamki teraz. Ciężko powiedzieć, w jakim kolorze. No tutaj możecie zobaczyć, takie delikatne, nie wiem, jakie to są plamki. Jak on się przebarwi do końca, nie wiem. To jest taka choja oddzielona od sadzonek choi tricolor. I ona przyszła właśnie taka słabo wybarwiona, ja ją oddzieliłam. Tutaj widzicie, jest takie wybarwienie na tym jednym liściu, na tych pozostałych za bardzo nic, ale ta faktura tego liścia też jest trochę jakby inna niż faktura liścia karnosy. Nie wiem, ja się tak na chojach nie znam, także ciężko mi powiedzieć. I tutaj słuchajcie też, zobaczcie, malej szaleje. Piękne dwa nowe liście, trzeci w drodze. Tutaj nawet kardynał trochę się ruszył. Ten liść oczywiście poszarpany przeze mnie, ale idzie już kolejny, także już nie pomagam. Tylko ten mi stoi w miejscu. Cały czas stoi mi w miejscu. Ten Sun, Red Red Sun. On nie wypuścił u mnie żadnego... Nie, tego wypuścił, rozwinął, a poza tym to nic się nie dzieje. I ze 3 czy 4 liście mu od dołu obcięłam, bo były bardzo brzydkie. No i czekam, aż coś tam ruszy dalej. Ciągle mam problem też z tym aloesem. Radziliście mi, żebym go tak położyła właśnie, jak go położyłam na to podłoże, ale on nic nie rusza, nie wypuszcza mi żadnych korzeni. Tutaj jakaś plama się pojawiła. Ja go od czasu do czasu spryskuję, daję mu wodę, ale te liście od dołu widzę, że też są, o zobaczcie, marszczą się, tak jakby miały za mało tej wody. No nie wiem, może ja go posadzę. Tutaj naszykowałam sobie właśnie osłonkę, żeby nalać wody i go tak postawić nad tą wodą, żeby on nie był zanurzony, ale żeby ona parowała, może on wtedy do tej wody wypuści korzonki, nie wiem. Taki miałam plan, ale tego nie zrobiłam ostatecznie i tak jest jak jest. No nie wiem, co z nim będzie. Tu mały silwerek też wypuszcza liścia. Ten, który wypuścił, już troszkę był większy od poprzedniego, także mam nadzieję, że może też tutaj jakoś damy radę. Z drugiej strony powstał kolejny kącik roślinny, taki powiedzmy asparagusowy, bo tutaj dwa asparagusy są. Jeden, ten z kuchni, bo już był duży tam i się nie mieścił, więc przeniosłam go tutaj. Ten taki zwykły też, mam wrażenie, że w makramie było mu dobrze, ale jednak tutaj go postawiłam. Wydaje mi się, że będzie wyglądał lepiej. No i przyniosłam tutaj jeszcze peperomię na górę. Jest moja monstera, która walczy z wciornastkami. Mam wrażenie, że ciągle jeszcze coś tam się kryje, już jest po dwóch opryskach, ale jeszcze myślę, że zaraz ją spryskam tak dla własnego spokoju. I tutaj idzie piękny liść. Będzie piękny. Nie wiem tylko dlaczego tak w dół rośnie, taki jest złamany w dół. Nie wiem, nic przy nim nie dotykałam, nie majstrowałam. Będzie na pewno pięknie dziurawy i duży. Zobaczymy, jak się rozwinie. A tutaj moja, o zobaczcie, nawet już kolejny liść, widzicie? Ona chyba wszystkie zgubi. Ja nie wiem, mi się wydawało, że ją po prostu przewiało, tą makulatę. Przyniosłam ją tutaj, no bo tutaj jest, tu się rzadko okna otwiera, tak żeby mogło coś jej się stać na przeciągu, ale no i tak pogubiła tutaj jeszcze mnóstwo liści, no i jest na razie takim łysawym patykiem, ale nie spisuję jej na straty. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze z niej będzie i że ona powypuszcza nowe liście, bo tutaj coś się na przykład dzieje. Nie wszystkie zgubiła. No nic, zobaczymy. Niech sobie tutaj na razie stoi. Jak będzie, to będzie. Najwyżej spiszę ją na straty. Zawsze będzie na to czas. A tutaj jeszcze 3 krota, bo już też była za dużo na parapecie. Na razie wisi na klamce od okna, bo nie mogę zmobilizować mojego męża, żeby mi wywiercił dziury i żeby ją powieść. Ale fajnie wygląda, nie? Tylko jest do przesadzenia. Bo niestety jest, już korzenie wychodzą dołem, widziałam, jak wkładałam ją w tą makramę i tak mówię sama do siebie, po co ja ją wkładam w tą makramę, skoro zaraz i tak ją muszę wyjąć, żeby ją przesadzić, ale wiecie,
kobieta, nie? I wsadziłam i powiesiłam ją na razie tutaj. Także zobaczymy. No na pewno będę musiała ją przesadzić przed jesienią, bo ma za ciasno już, a jest naprawdę już duża. Okej, i przejdźmy teraz do tej historii, o której Wam mówiłam na samym początku, a historia będzie dotyczyła dubi. Pamiętacie, ja ją niedawno kupiłam, to roślina taka z mojej wishlisty, udało się ją nabyć. No i słuchajcie, widzicie, ma nową deskę, tutaj jest nawet druga i jest jeszcze coś. Słuchajcie, wydarzyła się rzecz straszna, bo podczas przesadzania ona mi się po prostu tuż przy korzeniach urwała. No, tak właśnie się wydarzyło. Nawet mój mąż mi asystował, bo mówię, dobra, chodź mi pomożesz, bo z tą dechą to ciężko będzie ją przesadzić. I on też mówił, że ona była po prostu tak cieniutka tam na spodzie, że on też by ją urwał. Także no, usprawiedliwił mnie trochę. Możecie się tylko domyślać, jaką ja miałam minę, jak zobaczyłam i jak to się urwało. No, ale cóż, zostałam z tym, co zostałam i postanowiłam to ratować. No i powiem Wam, co zrobiłam. Powiem Wam, co zrobiłam, bo wydaje mi się, że całkiem nie najgorzej jest tak, jak jest teraz. No i zobaczmy sobie wspólnie, co tutaj się dzieje. To jest to, co zostało urwane i to jest w takiej folii, to jest w rękawie, słuchajcie, w rękawie, takim normalnie do pieczenia, nie? I tutaj zdejmę to teraz, tam ma wilgotne, widzicie, są kropelki wody, ja to codziennie przychodzę, spryskuję, właśnie dlatego przychodzę tu codziennie, żeby ją spryskiwać. No i zobaczmy, co tam się dzieje. Ja to zdejmę, żeby nie hałasować. Okej, okay. I tak jak mi radziliście, ja ją ucięłam, już stwierdziłam, że nic tu nie będę, wiecie, spisuję ją po prostu na albo przeżyjesz, albo nie przeżyjesz i koniec. Więc ucięłam ją tutaj od góry, bo tutaj były takie szpecące liście i ona tutaj, nie wiem jak to pokazać, ale tutaj jest już nowy stożek wzrostu, nie wiem czy tutaj już się przykleiła czy nie, zobaczcie, o, widzicie, pod tym drugim liściem, nie chce się. O, tutaj jest właśnie nowy stożek wzrostu. Tutaj ona zaczyna wypuszczać nowego liścia, także i nowe korzonki. Także ona tutaj sobie chyba w miarę dobrze radzi. Mam takie wrażenie. Ja na początku myślałam, że po prostu ona nie będzie w stanie przeżyć bez korzeni. Nawet, wiecie, tygodnia i że ona mi padnie. Ale nic takiego się nie stało. Ja właśnie od razu założyłam na nią tą folię, żeby podnieść jej wilgotność. I po tym, jak to zrobiłam, te wszystkie korzenie, które ona tutaj ma, ruszyły jak złe. Tych korzeni jest tutaj naprawdę bardzo dużo, pod każdym liściem. Jak one wyłażą na liście, to ja je chowam, no bo nie chcę, żeby po liściach tak pełzły. Tu był największy i ja postanowiłam, że wsadzę go w mech. Na początku dałam taki mały woreczek, ale ona no, w trymiga przerosła ten woreczek tym korzeniem powietrznym, więc dałam większy. Tutaj pomieszałam mech z włóknem, z tymi, z chipsami kokosowymi. No i nie wiem już, jak wielki jest ten korzeń, ale przypuszczam, że jest konkretny, bo pomyślałam, że no nie da rady sobie tak bez niczego, więc muszę ją to w połowie gdzieś tam zabezpieczyć, doukorzenić i najwyżej ją utnę. Ale nie chcę tego robić, nie chcę jej ucinać. Chciałabym, żeby była taka, jaka jest, więc myślę, że jak tutaj na dole się fajnie ukorzeni, co zaraz Wam pokażę, co tam się dzieje, to nie wiem, to tak ją zostawię, a to nie wiem, utnę. Przeżyje, jak myślicie? Skoro tyle przeżyła, to może i to przeżyje. Tutaj natomiast nie chciała mi wypuścić korzenia, to był jeden taki zgniły od początku korzeń. Zobaczcie, o tu w tym miejscu jest, nie wiem czy uda mi się to pokazać, tu nie ma korzeni, ona jest o tutaj ucięta i tyle. I ona tak żyje. Tutaj natomiast zaczęła wypuszczać gdzieś z tego miejsca chyba, pod spodem, pod tym liściem idzie korzeń. I ten korzeń też już jest całkiem solidny i właśnie on tutaj wrasta w ten kokos. Nie wiem, czy wy to widzicie. I mam nadzieję, że ten korzeń się rozbuduje i on tą roślinę będzie odżywiał. Tam na dole jest normalnie bigos pod tym kokosem, ale ja musiałam to jakoś podnieść, żeby właśnie do tego korzenia to doszło, żeby on mógł tutaj wrastać, więc zrobiłam taką górkę z tego kokosa i tutaj zaplątałam to w folię, żeby była jeszcze większa wilgotność. No i radzi to sobie, no jakoś to sobie radzi, powiem Wam. Jestem mega zdziwiona, bo myślałam, że naprawdę, że ona uschnie, że ewentualnie będę musiała ją pociąć i ukorzeniać takie pojedyncze węzły,
No i tyle. No, ale naprawdę jestem zdziwiona. Zobaczcie, tutaj takie te korzenie powietrzne idą megaśne. Tu bym mogła znowu doczepić woreczek i to się rozwinie w przeciągu tygodnia i mogłabym ją tu ciachnąć i ona by sobie żyła. No fajnie. No, skoro rusza tutaj ze wzrostem, skoro idzie nowy ten stożek, no to wydaje mi się, że nie ma źle, nie? Natomiast co? Zobaczcie, tutaj został korzeń z jednym liściem, tu gdzie mi się ułamało w tym miejscu i tu już wypuściła dwa liście, dwa nowe, piękne listeczki. I ona nie jest owinięta żadną folią, tylko ją spryskuję, no i podlewam, a poza tym nic tutaj nie robię. Dostała brzydką deskę, niestety taką brzydką, niewyszlifowaną, ale też ma swój urok. Także co, tutaj zostawiłam tak jak jest i też z tego idzie nowa roślina, o, zimiura, widzieliście? Natomiast ten szczyt, zobaczmy sobie, on tutaj jest w mchu. Nie wiem, czekajcie. Jeżeli chodzi o ten szczyt, to zobaczcie, te liście były naprawdę brzydkie. Nie było co ich trzymać na roślinie, bo tylko ją szpeciły i nie żałuję, że obcięłam. No i ona też tutaj się ukorzeniła. Zobaczcie, co ukorzenie. Idzie nowy stożek wzrostu. Także też daje sobie tutaj świetnie radę. Więc ogólnie no nie jest źle z tą dubią. Nie? Myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że ona zdechnie, padnie i tyle. Natomiast co? No jest jak jest. Także co? Słuchajcie, taką historię właśnie o dubi chciałam Wam opowiedzieć, co tu się podziało. No byłam załamana, jak to się stało. Natomiast teraz już nie jestem, bo nie jest źle. Daję sobie radę. Rośnie. Zobaczcie, tutaj daliśmy taką długą dechę. Nie dawałam ją na ten słup, no bo nie wiedziałam, co z nią będzie, czy ona przeżyje, czy nie przeżyje. Na razie dołożyliśmy tutaj deskę, chociaż też jak mój mąż ją doczepiał, to sobie tak myślałam, po co ta deska? Przecież ona i tak nic z niej nie będzie, nie? Ale no, nie jest źle. Nie jest źle. Czasem warto podjąć się ratunku rośliny i coś tam z tego zawsze może wyjść fajnego, więc tak to się teraz ma. Zobaczymy, jak będzie dalej. No teraz ma tutaj fajnie, bo jest naprawdę gorąco i jeszcze ja jej tę wilgotność podbijam tym workiem i tutaj ta w pudełku też. No ta nawet bez worka sobie radzi, fajnie wypuszcza tutaj list za liściem. No dosłownie w przeciągu półtora tygodnia te dwa liście się pojawiły, także naprawdę mega szybko. Dobra, słuchajcie kochani, będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, bo już mój syn się dobija i chce sałatkę, także idę nakładać mu sałatkę. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu i do następnego. Cześć!